Proces odławiania i eliminacji rybnickich nutrii w toku. W poniedziałkowy poranek zginęło łącznie 6 osobników. To dopiero początek. Firma, która dokonuje odstrzału, ma czas do grudnia, aby pozbyć się tych gryzoni. Po kilku tygodniach prób ratowania tych zwierząt, część mieszkańców nie potrafi pogodzić się z decyzją RDOŚ-u. Karolina Komada. Oczy całej Polski skierowane są na lokalną maskotkę rybnika. Choć te osobniki jeszcze nie wiedzą, jaki los je czeka, to mieszkańcy wciąż przyglądają się działaniom wynajętej do eliminacji firmy. Na razie odstrzelono 6 osobników. Mi nie przeszkadzały, ale no, jeżeli nie są, jakby to powiedzieć, pani tutaj w naturalnym swoim środowisku i mają wpływać na nasz rodzimy ekosystem, to może faktycznie ta decyzja wcale nie jest taka zła. Wielka szkoda, że się zadomowiły tutaj. Sam tutaj często biegam. Fajna to jest atrakcja, jak ludzie przychodzą, ludzie karmią. Ale jeżeli faktycznie sprawa wymknęła się spod kontroli, to może faktycznie należało coś z nimi zrobić. No ja jestem przeciwko, zdecydowanie. Potępiam takie coś, nie wiem. No każde stworzenie chce żyć. A to jest jakoś niehumanitarne, no nie wiem. Jak najbardziej to potępiam i od wczoraj, jak słyszałam, że tu strzelali, to nie przespałam całej nocy, nic. Bo według mnie to jest niemożliwe. No w jakim świecie żyjemy teraz? Nie tylko pani Wiktoria, a większość mieszkańców Rybnika ma podobne odczucia. Nie postępować radykalnie, nie zamykamy, mordujemy, zabijamy. Nie, to jest przyroda, która to się nie wzięło znikąd. Dla dzieci to była atrakcja niesamowita, jak patrzyłem z przyjemnością, jak dzieci karmiły, tu w tym miejscu karmiły te gryzonie. Bo dzieciom się to podobało, prawda? I teraz odbierać im tej przyjemności. No. To jest tak, była jakaś atrakcja, coś było widać, a teraz mogli zmniejszyć populację, a nie żeby wyłowić wszystko. Nie? No ale na szczęście jeszcze 2 osobniki w tamtym stronie widziałem. Jest ich więcej, przynajmniej na razie. Spora część została odłowiona i aktualnie czeka na budowę azylu. 30 osobników znajdzie schronienie w zagrodzie Trzy Siostry w Rybniku. Będzie to woliera, bo musi być to woliera, czyli forma dużego wybiegu. Nutrie nie będą na betonie, bo dopuszczalna jest taka forma, ale chcielibyśmy, żeby miały jak najlepszy kontakt z naturą, więc będzie ziemia, pod którą będzie siatka. Kontakt z naturą mają też nutrie, którymi aktualnie opiekuje się Aneta Biegun, rybniczanka, a razem z nią prawie 60 osobników czeka na decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mieszkanka od początku angażowała się w akcję ratowania nutrii. Odbierałam transportery i powiedzmy segregowałam te nutrie według występowania w danym miejscu na rzece, tak, żeby gdzieś te rodziny, czy tam te osobniki, które się znają, żeby trafiały do jednego miejsca, tak, czyli do jednej woliery. No a to, jak one się szybciutko po prostu odnalazły w nowych warunkach, no to trzeba zobaczyć na tych zdjęciach i filmikach, które ja cały czas publikuję. Przy nacynie wciąż biegają nutrie i jest nadzieja, że nie podzielą one losu uśmierconych osobników. We wtorkowy poranek Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zezwolenie na budowę drugiej przystani. Ma tam przybywać do 25 gryzoni, które mają być wykorzystywane do działań edukacyjnych. W najbliższym czasie wykonawca nie będzie realizował działań w Rybniku. Zatem jeśli chodzi o zwierzęta, które jeszcze pozostały w tej lokalizacji, jak najbardziej te podmioty mogą prowadzić działania z zakresu odławiania i przeniesienia do obiektu izolowanego. Nieznany jest dokładny harmonogram odłowu i eliminacji nutrii. W całym województwie problem dotyczy 200 sztuk, tylko część z nich jest w Rybniku. Koszt odstrzelenia jednego gryzonia to 2250 zł. Krakowski wykonawca ma czas do 9 grudnia na realizację zadania.